Witamy na wolności po 8 dniach poza jednostką. Tak jest. Jest wolność upragniona z jednej strony, z drugiej strony jestem już oficjalnie żołnierzem Wojska Polskiego, ale rezerwy, a teraz jestem w służbie czynnej, więc bardzo się cieszę. Proszę powiedzieć, co było dla Pani największym wyzwaniem? Może przetrwanie całych dni w takim gorącu na poligonie, to faktycznie z plecakiem, ze wszystkim, całym oporządzeniem, to nie było łatwe. To wymagało dużej determinacji, siły i takiej gotowości na wszystko, takiego zwarcia w samym sobie i powiedzenia wewnątrz, że dam radę, jestem silna, silny. I to faktycznie pozwoliło mi przetrwać. A to, że jest Pani kobietą, czy to oznacza, że było Pani trudniej, czy wręcz przeciwnie? Nie chciałabym tak rozróżniać na mężczyzn i kobiety. Tutaj kobiety to też jest szeregowy, nie szeregowa, a już całkiem z innej strony to kobiety często mają więcej siły i determinacji niż mężczyźni, ku mojemu zdziwieniu, ale wszyscy tutaj starają się i wykazują się dużą siłą, determinacją i odwagą. I nie jedna kobieta potrafi tutaj naprawdę zaskoczyć. A czy dużo jest kobiet w polskiej armii? Nie znam statystyk, ale na przykład na tej ósemce, na której byłam na wyrównawczym szkoleniu, były 4 kobiety łącznie ze mną, a ogólnie było około 30 osób. I proszę powiedzieć, jak wyglądał Pani dzień? Zaczynał się o i kończył się o. Zaczynał się bardzo wcześnie. Nie mam zwyczaju wstawać o tej godzinie na co dzień. Zaczynał się o 5:30. To była pobudka. I co? I potem była zaprawa, tak? I po zaprawie już przebieraliśmy się, tak, w mundury, w oporządzenie, śniadanie i wyjeżdżaliśmy z tarami na poligon. No i następnie wracaliśmy późnym wieczorem. Tam na poligonach był obiad, wszystko było co trzeba. Nie była Pani głodna? Co Pani dostawała do jedzenia? Ciągle jestem głodna. Ja jestem ciągle głodna, bo robię masy od 2 miesięcy i przy okazji rzeźbę, więc jeszcze po pobycie w Tajlandii faktycznie tam przytyłam z 5 kilo, więc jestem ciągle głodna, dlatego też miałam dużo swojego prowiantu i pakowałam w plecak i wszystko zjadałam, co tam trzeba. No oprócz może całej racji żywnościowej, którą dostaliśmy na pętlę taktyczną ostatniego dnia na egzamin, bo no też przyznaję, że to nie będę tutaj jakoś tam kłamać, że wszystko super mi zawsze smakuje, ale też nie wybrzydzam i jak człowiek jest głodny, to zje, także naprawdę i batony są, dostaliśmy i soczki, i czekoladki, i bułki, i rogaliki, dżemy, także naprawdę super, super. Oni Panią traktowali jak gwiazdę, czy jako po prostu żołnierkę? No na pewno na początku nie jak żołnierkę, ale co, muszę powiedzieć, że dziewczyny, byłyśmy razem w pokoju we 4, dziewczyny bardzo, bardzo dużą sympatią się wykazały wobec mnie i zobaczyły też, że ja poważnie podchodzę do tematu, że też potrafię coś pokazać, że też robię dobre wyniki. Miałam najlepszy wynik z całej grupy ściągnięcia skrzyni i czołgania się, także super, bardzo się cieszę, dostałam wyróżnienie. Więc też one zobaczyły, że ja tu nie jestem dla zabawy, tak? Bo wiele osób niestety tak myśli, że przyszła jakaś tam celebrytka, jakaś tam osoba znana z internetu i że ona będzie się bawić w wojsko albo coś takiego, a niestety właśnie to jest przykre, że ludzie tak mnie oceniają, ale wiem, że wiele osób się przekonało, wiele też osób na przykład zaczepiało mnie, tak? Czy właśnie osób wyższych stopniem, że Marianna, obserwuję cię w internecie, widziałem jakiś twój wywiad, widziałem twoją walkę albo kibicuję cię. Ci i tak dalej. No ale też były osoby, które tak z dystansu patrzyły na mnie i obserwowały, czy ja sobie robię żarty, czy jednak przyszłam tu na poważnie i cieszę się, że dzisiaj wychodzę stąd i te osoby mam nadzieję, że wiedzą, że ja też potrafię i chce mi się.